często do ciebie pisałem w środku nocy, w momentach kiedy potrzebowałem pomocy. Mogłem o każdej porze liczyć na ciebie, rozumiałaś mnie bardziej niż ja siebie. Często tego wszystkiego mam zupełnie dosyć, nie mam pojęcia w co pierwsze ręce włożyć. Często nie odnajduję się w rzeczywistości, czy tu pasuje akurat, mam duże wątpliwości. Często w złości zeszytu wyrywałem kartki, wylatywałem z ryjem wprost do mojej matki. Na oczach w tamtym momencie miałem klapki, często sobie mówiłem, że to po raz ostatni. Zabić nieraz kogoś, szczerze miałem ochotę, często chlapnęło się jęzorem jakąś głupotę. Żałowałem trochę potem tego co się stało, często w życiu zbyt dużo mi się wydawało. Co frustruje mnie ta szara rzeczywistość, przez którą z obawą patrzę na swą przyszłość. Wszystko co widzę, widzę w ciemnych barwach, jakby na moim scenariuszu rozlała się kawa. Często kłamstwa były ucieczką od problemów, na mojej twarzy próżno było szukać uśmiechu. Przypadek potwierdzający wyjątek od reguł, często różnicę zrobi choćby mały szczegół. Ciągłe życie w biegu, praca, dom, dom, praca. Często tak naprawdę nie mam do czego wracać, często miewam ochotę na to by się rozpłakać. Nie mogę dłużej tego, że jest dobrze udawać. Często mnie to przerasta, przez to nerwy tracę, że nie jest dokładnie tak jak ja sobie zachcę. Wiem, że nie powinien tak zachowywać się facet, na swe zachowanie nawet nie szukam wytłumaczeń.